Akustę Radomskiego, który prezentujemy w naszej instytucji. Witold Kowalski, 50-lecie pracy twórczej. Piękny wiek, jeśli chodzi o wiek człowieka, jak również piękny wiek, jeśli chodzi o twórczość artystyczną. Zobaczycie Państwo, przegląd twórczości pana Witolda. Jakie prace są? Są prace, które Państwo nie widzieliście. Specjalnie na tę wystawę przygotowane przez pana Witka. To jest niespodzianka. Jest też katalog. Posadzimy tu artystę, dostanie długopis. Witam Państwa bardzo serdecznie. Nie myślałem, że aż taki tłum zobaczę. Witam bardzo serdecznie. No i dziękuję. Zaraz podziękuję. Najpierw podziękuję twojej Małgosi, bo to, że w ogóle mogę malować, to dzięki niej. Ona jest moim dobrym duchem. Sama przyjemność jest. To też od razu mam tremę. I tak mam gorzej, bo Witek maluje, a ja muszę o tym opowiadać. Wydaje mi się, że wszystko, o czym Witek chce opowiedzieć, to już namalował. No ale tak się zdarza, że historycy muszą tłumaczyć to, co artyści wyprawiają, więc ja w kilku słowach spróbuję to streścić. Tak się składa, proszę Państwa, że z Witkiem współpracujemy przy Wielomuszach już od 20 lat. Pierwsza wystawa, którą wspólnie organizowaliśmy, wystawa w Muzeum Sztuki Współczesnej. Następna, 40-lecie w Warszawie i powtórzona w muzeum. No i teraz w elektrowni. Rozmawiając o tej wystawie wspólnie, doszliśmy do wniosku, że nie ma sensu urządzać klasycznej retrospektywy, bo wśród Państwa są ludzie, którzy świetnie twórczość Witka z lat 70., 80., 90. po prostu znacie. Pomyśleliśmy o tym, żeby w jednej przestrzeni przypomnieć obrazy, które są takie najbardziej wartościowe czy przełomowe dla jego twórczości, które anonsują najważniejsze tematy, na których Witek skupiał się w czasie swojej wieloletniej twórczości. Natomiast drugą przestrzeń postanowiliśmy poświęcić dla dzieł, które zostały stworzone właśnie na ten jubileusz. Chociażby z tego powodu Witkowi należy się wielki szacunek, bo tak jak zwracam to uwagę również w jednym z tekstów w tym wydawnictwie, które poświęcone jest jubileuszowi, to można powiedzieć, że wystawa ta nie jest podsumowaniem, bo ten aneks współczesny najwyraźniej mówi o nowym otwarciu. Ja już pytałem Witka, co będzie motywem przewodnim na 60-lecie, bo już zabukowałem swoje miejsce koordynatora czy kuratora, to nieważne, ale Witek na razie się jeszcze zastanawia. Teraz poważnie, bo warto na te kilka jeszcze kwestii zwrócić uwagę. Artur Lach-Caborski, Jacek Sienicki, profesor Żołnierkiewicz, Andrzej Jurkiewicz, profesor Żołnierkiewicz i też Kopstej. To chyba najważniejsze nazwiska, jeżeli chodzi o Akademię Sztuk Pięknych, z którymi Witek miał tam do czynienia. Ludzie, którzy w jakiś sposób kształtowali jego osobowość, jego sposób wyrażania własnych myśli za pośrednictwem środków wyrazu, które daje malarstwo. Na pewno w tym najwcześniejszym okresie najłatwiej odczytać jakiś wpływ Nachta i Sienickiego, ale później mamy do czynienia już z Witkiem, który sam kształtuje swój świat malarski po powrocie do Radomia. Na wystawie zobaczycie kolejne jakby zagadnienia, które poruszał, czyli martwa natura, pejzaż, najpierw miejski, później także ten zwrócony ku przyrodzie, który w końcu
końcu tak bardzo pokochał, że zajmuje go do dnia dzisiejszego. W tym pejzażu zachodziła pewna ewolucja malarska, bo od przedstawień bardziej klasycznych, poprzez pewne działania związane z syntezą i eliminacją pewnych niepotrzebnych rzeczy, doszedł w końcu do takiego rozwiązania, które jego sztukę doprowadziło niemalże do krawędzi, która łączy świat sztuki realistycznej z abstrakcyjną. Kiedy ktoś pytał mnie, w jaki sposób lokalizowałbym to, co Witek robi w latach ostatnich, to próbowałem wymknąć się odpowiedzią dosyć szeroką, bo uważam, że obrazy przedstawiające winorośl, którą obserwuję z okna swojej pracowni, usytuowałbym generalnie rzecz biorąc między Monetem a Pollockiem, bo zobaczycie tam Państwo takie pewne cechy, które łączą tych gigantów sztuki światowej. Bardzo się cieszę, że Witold teraz jeszcze zaufał mi i zgodził się na to, żebym jakby pomógł mu w ułożeniu tej wystawy. No i mam nadzieję, że to, co zaproponowaliśmy, będzie dla Państwa czymś miłym dla oka i dla ducha, bo trzeba powiedzieć, że Witold jest malarzem, jest artystą, jest malarzem, który właśnie jakby realizuje swoją koncepcję, nawiązując do pewnej teorii innego jeszcze giganta sztuki światowej, myślę tutaj o Matisse, który kiedyś powiedział, że obraz powinien być jak wygodny fotel, w którym siadamy po powrocie z domu i jest z pracy i powiedzmy jest nam dobrze, więc kiedyś też użyłem w podsumowaniu jakiejś wypowiedzi, że w wypadku Witka Kowalskiego fotel jest coraz bardziej wygodny. Myślę, że to tyle. Szanowni jubilacze, szanowni Państwo, niezmiernie miło jako prezydentowi, że dziś możemy się spotkać przy tak ważnym jubileuszu. Chciałbym serdecznie w imieniu swoim, ale także mieszkańców Radomia podziękować za te 50 lat. Pan Witold przez te 50 lat udowodnił, że Radom jest bardzo dobrym miejscem do tego, aby tworzyć wielkie rzeczy. Chciałbym serdecznie podziękować za ten wkład w rozwój radomskiej kultury, a także za promocję naszego miasta, promocję naszego Radomia. Pan Witold jest wielkim człowiekiem, wielokrotny udział w akcjach charytatywnych, który również jest pasjonatem, często bierze udział. Serdecznie za to wszystko dziękuję i jest mi niezmiernie miło w imieniu swoim, ale także mieszkańców Radomia wręczyć naszemu artyście. Najwyższe samorządowe odznaczenie w naszym mieście, medal Benemerenti Civitas Radomiensis. Tego, co się wydarzyło, ale myślę, że również snucia kolejnych planów, kolejnych wizji, to pozwólcie Państwo, że złożę takie życzenia dalszej pracy twórczej, kreatywnej na rzecz radomskiej kultury i promocji naszego miasta. Mistrzu, serdecznie dziękuję. Dziękuję również za tak wspaniałe wyróżnienie.
zapomniał, komu ma podziękować. Ja przypomnę, bo fakt, że taka wystawa to jest owoc pracy wielu ludzi, którzy pracują oczywiście z radością, nie licząc koniecznie na jakieś pochwały, ale wszyscy wiemy, że to bardzo miłe, kiedy ktoś za pracę dziękuje. Chciałbym wyróżnić przede wszystkim ludzi, którzy współpracowali przy realizacji wystawy i produkcji wydawnictwa. Myślę o Marcinie, który robił zdjęcia, Kubie, który to złożył, Kindze, która jak zwykle, jak pszczółka, wyjawiała się wszystkich działaniach. No oczywiście ekipie technicznej z Adamem, Krzyśkiem i Irkiem na czele. Pozostałym osobom dziękował Witek. To by było tyle, ale ja mam jeszcze jedną sprawę. Widziałem tutaj pana Krzysztofa Mańczyńskiego. Czy jest z nami Krzysztof? Nie było. To przepraszam, czyli Krzysiek siedzi nadal w Bieszczadach. No trudno, bo dla niego też mamy prezent, ale to w takim razie jak przyjedzie, to dostanie. To tyle, już nie przeszkadza. Ja przepraszam, że ja wszystkich